kurwa. Dawaj, Korneliusz, kurwa, nie pierdol, no. O Maja, jaka ty seksy jesteś, ja pierdzielę, taka moja kowbojeczka. No a jak ty domyślałeś? Dziki zachód, kurwa. Ja pierdolę. Dawaj, kurwa, wkakuj. Majka, kurwa, co ty się tu w rodeo bawisz? O, tej Cirka, Irka, wskakuj do nas! Ja pierdolę. Majka! Majka, wody! Jaki wody? Nie mam wody, mi się skończyła. Wody, wody, Majka! Do skranu ty nalej wody, nie? To ty wody chcesz, kurwa, teraz? To tak gorąco ci... Kurwa, Majka! Pizda zajebana! Wody mi odeszły! Ja pierdolę! Ja pierdolę, jakie skurcze mam, kurwa! Przy żadnym porodzie normalnie takich skurczy nie miałam, kurwa! O tam, Irena, pierdolisz, kurwa, jak już tutaj normalnie, żeś się darła, jak żeś rodziła tą margarynę twoją. No skąd ty, kurwa, co ty w ogóle tu robisz, Justynka? No jak co? Ja na porodówce leżę z tobą, ja też zaraz będę rodzić, już mi też wody odeszły. Kurwa, ty dziecko będziesz miała? A będę. A z kim? Kurwa! No jak z kim? Z Jackiem! Ja pierdolę! Jeszcze z Justynką na podatówce, ja! Ale jak... A Jezu, jakie skurcze! Pani się uspokoi, tak? Zaraz panią zabierzemy tutaj na porodówkę. Ja pierdolę, nie wytrzymam. Przejrzałem chyba wszystkie biblioteki w Paprociówku, w cholernej Piklibi, w Kraszewie i w zapomnianej grocie. I nie znalazłem nic, co mogło pomóc by mi z Jamesem. Nie wiem, jak go uwolnić spod wpływu Walaka, jak go uwolnić w ogóle z tego cholernego podziemnego świata. Próbowałem nawet opętać kogoś, kto znajduje się w świecie demonów. Czyli kogo? Próbowałem opętać tego całego Kaleba, jego duszę. Nie udało mi się, jest pod wpływem Walaka. Próbowałem opętać Jessicę, ale to było bardzo niebezpieczne i nie mogę jej opętać. Nie wiem dlaczego, ona jest czymś innym. Ona, nie wiem, w każdym bądź razie nie wiem, jak mam to zrobić, nie wiem, jak pomóc Jamesowi. Męczy mnie już, to naprawdę mnie to męczy z dnia na dzień. Każdej nocy śnię po prostu o tym, że on tam jest. Świadomość tego, że on tam jest, jest na każdym kroku mojego życia. Ja zaczynam zmieniać się w wariata, Alex. Uspokój się. Przyjdzie moment, kiedy to rozgryziemy. Jest tylko jeden w sumie sposób. Jaki? Musimy znaleźć serce Jessiki. Wciąż musi gdzieś tutaj być, tak? Mariola kontynuowała poszukiwania, ale wciąż nic nie znalazła. A co jeżeli do niej dołączymy? Co jeżeli pomożemy jej znaleźć serce Jessiki? Wiesz co, Alex, ty masz rację. Serce Jessiki jest bezpośrednią drogą do jej duszy. To mogłoby nam pomóc. I kiedy opętałbym Jessicę, posiadając jej moce, mógłbym wyrwać duszę Jamesa spod wpływu Walaka. A poza tym Jessica jest liczem, mógłbym nawet wskrzesić Jamesa. O mój Boże! Ale jak to zrobimy? Jak znajdziemy serce Jessiki? Mariola nad tym pracuje. A z naszą pomocą, jakby nie patrzeć, mamy trzykrotnie większe szanse. Masz rację. Zróbmy to. Więc, gdzie jest twoje dziecko? Mojego dziecka nie ma. Udało mi się je ukryć. Jak mogłaś to zrobić, skoro nie możesz używać mocy wewnątrz tej celi? Nie mogę używać mocy, to prawda, ale boskie moce nie dotyczą tej zasady, a moje dziecko ma boską moc z moczego płomienia. I w ten oto sposób oszukałam system. Możesz oszukiwać system, ale nie oszukasz mnie. Właśnie, mój drogi Karl, wyłączy zaporę przeciwko magii. Nikt ze mną nie zadziera.
Witaj, droga siostrzyczko. Zgadnij, kto został wypuszczony z więzienia, a wszelkie jego zarzuty zostały oddalone. Beata. Tak, tak, Beata, także, ale również twoja siostra Alexis. I zgadnij, kto jest nowym właścicielem domu opieki, w którym się znajdujesz. O, nie zgaduj, kochana, oczywiście, że ja.